Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Chyba pierwszy raz w życiu kręcę vlogi w taki sposób, że zobaczycie to, co się dzieje dzisiaj z dużym dość opóźnieniem, bo jest to vlog, który jest w dniu następnym po powrocie z Tajlandii, ale jakoś tak z rozpędu i z przyzwyczajenia mam ochotę go po prostu dzisiaj nagrać i też mi się wydaje, że mam troszeczkę rzeczy, o których chciałabym Wam po prostu powiedzieć, więc jest ku temu okazja. Dzisiaj jest właśnie, tak jak Wam mówię, dzień po powrocie z Tajlandii, jest niedziela. Pada dość mocno na dworze, jest tak zimno i nieprzyjemnie, ale to dobrze, bo przynajmniej mamy kompletnie zero wyrzutów sumienia, że nie idziemy gdzieś w góry, czy nie robimy nic na zewnątrz. Ja mam dalej dość sporo roboty związanej z wyjazdem, właśnie ze sprzątaniem po wyjeździe, segregowaniem rzeczy i też muszę zmontować bardzo dużo vlogów z tego wyjazdu i tej z testu, więc zaraz się właśnie za to montowanie zabieram. Naszykowałam też pamiątki wszystkie. Tu jest część pamiątek, które kupiliśmy, ale te będą musiały czekać chyba dość długo, aż wrócimy do Polski i je damy znajomym. A tutaj są pamiątki, które zabieram do pracy dla moich dziewczyn. Dla tej Turczynki między innymi, która ma bloga z przepisami, których czasami używamy. Tutaj właśnie na moim kanale i Wam podlinkowuję tego bloga zawsze, więc to dla niej. Takie banany suszone na słońcu, to są te małe bananki, które też mogliście widzieć na zdjęciach po prostu ze śniadanka, które ja dałam tam na miejscu. I takie ciasteczka fistaszkowo-sezamowe z naturalnych składników. Ogółem słodycze w Tajlandii to syf masakryczny, więc tylko takie coś się nadawało do przywiezienia, żebym się nie wstydziła. I tutaj jeszcze dla dwóch innych koleżanek, w tym jedna ma 60 parę lat, więc nie wiem, czy mogę mówić o niej koleżanka, no ale spotykamy się prywatnie również. I muszę Wam powiedzieć, że jedzenie europejskie, właśnie jedliśmy śniadanie, tak nam niesamowicie smakuje. I to jest dziwne i to zabrzmi po prostu głupkowato, jakbym była jakimś takim burakiem, który nie chce spróbować niczego innego, bo tak jak już Wam też wspominałam w jednym z vlogów tam na miejscu, że w Europie bardzo mi smakuje tajskie jedzenie, natomiast na miejscu oczywiście jedliśmy tajsko głównie lub koreańsko w tej koreańskiej restauracji, nie chodziliśmy na jakieś hamburgery i frytki, ale no to było zdecydowanie za słodkie, zresztą też ta Koreanka, właścicielka tej koreańskiej restauracji mówiła, że Tajowie niestety dodają do jedzenia mnóstwo chemii i w takich turystycznych miejscowościach tak czy siak no ciężko zgadnąć, który lokal akurat będzie naturalny i to wcale nie jest tak, że mają jakieś wyższe ceny i po tym się to rozpoznaje. Znaleźliśmy jeden lokal, który był właśnie dosyć naturalny, miał napisane, że nie używają glutaminianu sodu, nie używają tłuszczów trans. I tam były takie, powiedzmy, takie lunchowe menu, tam też jedliśmy, tam było ok, ale jednak, no jesteśmy Europejczykami, europejskie żarcie jest pyszne, jak jemy tutaj teraz jakieś po prostu chleb, ser, jakieś figi, no to wszystko jest tak dobre, masakra. Oczywiście trochę nam się utyło po wyjeździe, ale chyba utyje nam się jeszcze bardziej po powrocie z tej radości. No nic, ale to jest nieważne, to nie jest temat tego vloga. Chciałam Wam jeszcze pokazać paczkę z iHerb, którą dostałam w międzyczasie, jak mnie nie było. I tutaj jest ta paczka, to jest totalny open box, bo jeszcze jej nie widziałam. Coś tam pamiętam, co kupiłam, ale niespecjalnie. Znowu nadopchanie do limitu cenowego, jaki mogę sobie spokojnie tu bez cła ściągać. Kupiłam jakieś chrupki. Nie wiem, czy będę je testowała jakoś osobno, czy nie. No w każdym razie kupiłam takie chipsy na oleju z awokado. Wiem, że to jest lipa, bo jak się go podgrzeje, to i tak do dupy, ale trudno. Tutaj kupiłam oczywiście 150 tysięcy herbat znowu. Chciałam kupić, nie pamiętam, ile w końcu kupiłam. Szafka mi się zaraz mi za szafkę eksploduje od nadmiaru herbat i ja dalej kupuję herbaty, bo jestem stuknięta, ale po prostu jesień to jest dla mnie okres, kiedy herbaty muszą w domu być. I tutaj mam wanilię z karmelem, to jest czarna herbata, no i podejrzewam, że będzie boska. Tu mam takie skarpetki do nawilżania nóg, że się smaruje nogi kremem i wsadza te skarpetki, bo wiecie, jak się nałoży zwykłe, to te zwykłe skarpetki po prostu wszystko wchłoną, a potem się chodzi po podłodze i zostawia takie tłuste ślady. Także takie coś sobie kupiłam i też tu jedno na prezent i drugie na prezent. One są naprawdę w fajnej cenie i też mają dobre opinie, także chciałam spróbować. Tutaj mam znowu herbatę waniliową. Tutaj mam ten mój ulubiony krem do twarzy z Acure.
Już prawie zużyłam jeden, a on jest naprawdę świetny i jest naturalny i też nietestowany na zwierzętach, więc po co mam kupować jakiś inny, skoro ten jest super. Tutaj mam jeszcze matę ze słonym karmelem. I tutaj są takie chipsy kokosowe. Niestety te moje ulubione bekonowe i chili są już niedostępne w sprzedaży z Danga. Kiedyś testowałam tego Danga. Podlinkuję Wam tutaj w opisie, jak nie zapomnę, test tych chipsów kokosowych z Dang. Ale to jest jakaś tam inna firma i to jest syrop klonowy z wanilią. I tu mam jeszcze właśnie z Danga, ale chipsy cebulowe do spróbowania i to jest z ostrą papryczką i czosnkiem. I tu na dnie mam, o matko, jak to chydnie wygląda, to jest jakieś wegańska suszona wołowina, tak mi się wydaje, tak jest, z soi. Chciałam po prostu spróbować czegoś takiego, a to była mała paczuszka. Zwykle one są w takich wielkich i nie chciałam wielkiej, bo podejrzewam, że nie będzie mi to za bardzo smakowało, ale chciałam po prostu z ciekawości sprawdzić i wzięłam sobie taką małą. Także linki do tych wszystkich rzeczy będziecie mieli poniżej, jak jesteście zainteresowani. A ja już zdecydowanie zabieram się za montowanie. Mam 7 vlogów, 4 tej z testy, zresztą już to wiecie, było pewnie... Chociaż nie wiem, czy tej z testy już do tego czasu będą wrzucone, bo będę je wrzucała raczej rzadziej, żeby Was nie zanudzać ciągle taką samą tematyką. Ale 7 vlogów o tym samym to może być trochę dla Was za dużo, więc mam nadzieję, że w momencie, kiedy oglądacie już tego vloga, nie wymiotujecie mną na prawo i lewo i nie macie dość. I ja nie mogę się po prostu nacieszyć tym, jak to przepięknie wygląda, te tutaj moje... warzywka i owoce, po prostu bosko. Niedługo będę robiła jakąś zupę dyniową na pewno, albo risotto, ale dzisiaj chyba będzie pomidorówka z wywarem, który mi jeszcze został, miałam w lodówce zastany w słoiku, bo dzisiaj będę miała dość mało czasu, właśnie tak jak mówię, montaż, sprzątanie. Nie będę montowała oczywiście 7 vlogów w jeden dzień, bo się nie da. Dzisiaj chciałabym idealnie zmontować 2 i 1 taste test, ale może skończy się tylko na jednym, zobaczymy. I w tygodniu będę nadganiać i będę jeszcze dzisiaj na pewno gadała z mamusią na Skype'ie. Także na razie się z Wami żegnam i do zobaczenia później. Montaż pierwszego vloga zajął mi chyba prawie 4 godziny. Także masakra, nie wiem jak ja przebrnę przez to wszystko. Tutaj było 100 plików do ułożenia w jedną całość, w jeden film. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i jest pomidorówka na obiad. Jeszcze nam zostało trochę winogron z wczoraj, także sobie dojemy jako deser. A tutaj tak, tu są moje zabawki z kinderek. Jeszcze się ich nie pozbyłam. Witam Was już w drugim dniu. Jest 5:30, jestem już w pracy, bo obudziłam się około 4:00 i za nic nie mogłam zasnąć. Nie wiem, czy tak się objawia właśnie jetlag, ale tak było. I po prostu stwierdziłam po wierceniu się przez chwilę, że to nie ma sensu, że idę do roboty i po prostu może sobie kiedyś wcześniej wyjdę, jak będę miała luźniejszy dzień czy coś, bo roboty mam dużo po takim urlopie, co jest oczywiste. Więc stwierdziłam, że idę po prostu. Zaraz pokażę Wam, co wzięłam na lunch. Jakiś nowy etap zaczął się w moim życiu, ponieważ znowu nie użyłam podkładu, bo jest zdecydowanie za jasny, więc jestem praktycznie bez makijażu w pracy, a zwykle nie miałam odwagi na takie czyny, więc... No nie wiem, zobaczymy jak to będzie, czy ktoś stwierdzi, że wyglądam na chorą, czy coś takiego się stanie. Powiem Wam, że w międzyczasie, jak mnie nie było, odchodził jeden z moich poprzednich szefów, tak to nazwijmy, takich pomocniczych promotorów. Taki bardzo mądry fizyk. I trochę zapomniałam o tym, że on odchodzi pod koniec września. Znaczy nie byłam pewna, czy on odchodzi dokładnie z końcem września, czy jakoś na początku października. Zaraz muszę u nas skrobać jakiegoś długośnego maila. No i byłam wtedy w Tajlandii oczywiście, no i przyszłam właśnie teraz do biura i zobaczcie, co zastałam na stole. Poza tym, że oddał mi swoje zapasy taśmy, które się nie liczą, używamy tej taśmy do badań, do tarcia, to dostałam jeszcze pralinki i jakieś wino. Nie wiem, mam nadzieję, że Tomkowi będzie smakowało. W każdym razie jestem naprawdę bardzo mile zaskoczona, bo on już nie był moim bezpośrednim takim, powiedzmy, szefem. Od bardzo dawna, od 2 lat niemalże. Był tylko nim na początku przez kilka miesięcy. A jednak dalej jakoś o mnie pamiętał i chciał się pożegnać w specjalny sposób. Tym bardziej jest mi głupio, że nic do niego nie napisałam w tym dniu, ponieważ nie byłam po prostu pewna i co się ludzi pytałam, to też nie byli pewni. Ale zaraz mu coś napiszę i tyle. Dobra, zaraz Wam jeszcze pokażę lunch.
Naprawdę stęskniłam się za takim jedzeniem. Dzisiaj na lunch będę miała sałatkę. Tutaj jest rukola. Tutaj sobie to jeszcze wszystko pokroję. Pomidorki, papryka, marchewka. I zrobiłam słoiczek takiego dressingu. I ciemny chleb z hummusem paprykowym z Lidla. A tutaj jest resztka soku. I w nim sobie tuż przed wypiciem rozrobię witaminę C. Ja już praktycznie wyzdrowiałam troszeczkę. W ogóle nie byłam jakoś bardzo chora. Troszkę mnie boli gardło przy przełykaniu. Tomek, no... jeszcze trochę pochoruję, ale leczymy się właśnie w ten sposób i przynosi to moim zdaniem efekty. Dobra, zabieram się do pracy. Widzę, że wypełnił nam jeszcze nasz lokalny paśnik czekoladkami. No miło. Jestem już w domu, jest 16 i powiem Wam, że dobrze mi się dzisiaj pracowało. Myślałam, że będzie jakoś tak, że będę zmęczona, rozkojarzona, a bardzo dużo dzisiaj zrobiłam, także fajnie. I wyszłam troszeczkę wcześniej. Z racji tego, że przyszłam troszeczkę wcześniej i dostałam tutaj paczkę. Wydaje mi się, że znowu jest to paczka z Shein. Znowu mega szybko by przyszła w takim razie. Tak, jest to paczka z Shein. Także Wam ją szybko pokażę. O, ale jest widzę niekompletna, bo miała być jeszcze jedna rzecz. Czy nie? A nie, dobra. Już ogarniam. Nie, wszystko jest ok, chyba. Zamówiłam po prostu dwie podobne rzeczy, a myślałam, że jest to taki komplet, o którym też myślałam. Dobra. I kupiłam sobie takie rzeczy w stylu wczesnej jesieni, może bardziej późnego lata, ale wiecie, jakoś te letnie ciuchy tak ładnie wyglądają i ciężko się powstrzymać. W każdym razie, zamówiłam taką koszulkę. Taką lnianą. Ona tu ma tak śmiesznie zapinane rękawy na guziki. Muszę je zaraz pozapinać. No i jest to po prostu taka biało-niebieska w paski koszula lniana. Bardzo dobrze mi się sprawdziła ta biała lniana bluzka, którą miałam w Tajlandii dość często na sobie. Prałam, żeby nie było. I po prostu chciałam zamówić więcej tego typu rzeczy od nich, bo dobrze się nosiło. Druga rzecz to znowu jest bardzo podobna z tego, co pamiętam. A, to spódnica. Widzicie? Nic nie pamiętam. Zamawiałam to wszystko leżąc sobie na plaży. To jest spódnica, też lniana, rozkroszowana, taka w paski. Coś mam przeczucie, że może być tutaj ciasno. No, ale zobaczymy, jak to będzie leżało. I ostatnia rzecz, to już jest bardziej taka na tę porę roku. I to jest taka bluza, która mega mi się na zdjęciu podobała. W sumie na żywo też mi się podoba. Ona ma tutaj takie frędzle, jest szara, mi jest dość dobrze w takich szarościach. Ma tutaj takie frędzle i na dole też ma takie frędzle. Jest taka, wiecie, taka tania bluza, ale w sumie to w porządku. No i dobra, to tyle jeżeli chodzi o moje zakupy z Shein. Jest ładna pogoda i ja jeszcze mam tak z 20 minut, zanim muszę zanim muszę zająć się robieniem obiadu, więc chyba się tak na szybciocha zajmę tymi kwiatami, bo cały czas jeszcze ich nie wsadziłam, ponieważ strasznie lało i wiecie, no to bagno było w tych donicach, a nie coś, co można przesadzać. Poprzycinałam je tylko te, które się nadają do odratowania. Te, co trzeba wywalić, to trzeba wywalić, więc muszę je zaraz wydłubać, wsadzić nowe na ich miejsce i jakoś ogarnąć te doniczki, więc chyba się za to zaraz zabiorę. No i nadszedł kolejny dzień, czyli ten vlog będzie strasznie taki patchworkowy ze wszystkich dni posklejany. Powiem Wam, że nie udało mi się dalej zrobić tych kwiatów, ponieważ zdałam sobie sprawę wczoraj, że mam ich za mało i dzisiaj trochę dokupiłam. Zaraz Wam zresztą pokażę, co kupiłam w Lidlu, ale dokupiłam jeszcze kwiaty i kupiłam jedną taką rzecz, którą zaraz tutaj muszę z Wami otworzyć, bo po prostu nie wytrzymam. Jest we mnie cały czas dziecko i to chyba kilkoro tych dzieci w sobie mam. I po prostu jestem niepoprawna i nieuleczalny to jest chyba w moim przypadku. Dobra, pokazuję Wam zakupy i właśnie to ten element dziecięcy, pierwiastek dziecięcy, który sobie dzisiaj kupiłam i z którego się strasznie cieszę. Kupiłam tutaj dwa takie malutkie wrzosy i one są po 99 rapenów, także bardzo mi się dobrze trafiło, bo potrzebowałam właśnie więcej kwiatów. Kupiłam też taką małą tujkę za franka 50. I co tu dalej mamy? Dalej mamy awokado, dwa awokado. Awokado było po 99 rapenów i powiem Wam, że strasznie mi się marzy jutro na lunch taka karapka z rozciapcianym awokado, jakąś rukolą, gruszką, bo już mi dobrze dojrzała jedna gruszka. I może jeszcze na to jakiś
ocet balsamiczny czy coś takiego, no mega za mną to chodzi, więc myślę, że sobie jutro to marzenie spożywcze zrealizuję. Tutaj mamy też dwa takie naprawdę duże, nie mogę tylko złapać, takie naprawdę duże mango już dojrzałe, 2,29 za sztukę. Dalej mam worki na śmieci, 20 franków za 10 sztuk, 35 litrów. O workach na śmieci możecie sobie posłuchać w filmiku, co zaskoczyło mnie w Szwajcarii, bo to nie są takie zwykłe worki na śmieci. A tutaj jest chlebek taki z nasionami chia, on jest teraz w promocji za 2,50 zamiast 3,79 czy coś takiego. I tutaj też mam z promocji, wiecie, że ja lubię takie promocje, to jest mielone mięso light takie z 4,79 na minus 30% i też takie bardzo dobre jakościowo kiełbaski, one są dość bliskie tym polskim kiełbaskom, też przecenione z 2,95 na 2,06. Nie patrzcie na daty, bo tak jak Wam mówiłam, ten vlog będzie wrzucony dużym opóźnieniem, bo dopiero po wszystkich vlogach tajskich, a też nie chcę Was tymi vlogami tajskimi zamęczyć. I uwaga, pierwiastek dziecięcy, który zaraz otwieramy. W poprzednim vlogu, to już było chyba 3 dni temu, chciałam strasznie mieć Olafa, ale mi się nie udało. A tutaj są dwie figurki gwarantowane i zobaczymy, co będzie. To kosztowało 3,69 tylko, więc stwierdziłam, że dobra, jak mi to daje tyle radochy, to sobie pozwolę. Nie zjem ich dzisiaj, ponieważ wracam do reżimu niejedzenia słodyczy tak na co dzień po wakacjach, ale no schowam je do jakiegoś pudełka, ale otworzymy je już zaraz teraz. No i dobra, bierzemy się za otwieranie. Jem, jak ja się cieszę, bo nawet nie wiecie, jak ja się cieszę. Jak dzidzia. O, jak się ładnie otwiera. Wszystkie cztery naraz widać. Będę musiała tylko dobrze schować tę czekoladę. A, bo pachnie nieziemsko. Ja ją uwielbiam po prostu. Dobra, najpierw sobie wyjmę wszystkie cztery. Patrzcie, to było jakieś takie trochę otwarte. Powyciągam sobie wszystkie te żółte jajca. Wiecie co? Oglądałam sporo takich filmów. Powiedzcie, że jestem naprawdę stuknięta. Ale oglądałam filmy na YouTube, w których ludzie kupują na przykład 60 jajek i je potem otwierają i sprawdzają, ile mieli tych takich, wiecie, z kolekcji konkretnych. I był inny kolor jaja. Ale ja tu mam... No nie, uciekaj. Ja tu mam, kurczę, już 3, a mają być 2 gwarantowane. I nie mam innego koloru jaja. Było to takie prawdziwe jajo, takie troszeczkę pomarańczowe. Takie bardziej po prostu zarzucone, więcej miało tego pigmentu. Dobra, mam tutaj 4 jaja. Otwieram pierwsze. Trochę tak prześwituje, jakby właśnie... No, jakby właśnie to było tym innym, a to było tym dobrym. I to by było trochę tym innym, a to tym dobrym. Taką mam teorię. Tu mam złe, tu mam dobre. Zobaczymy, czy to w ogóle ma jakiś sens. No jest zły. Ten, co miałam w poprzednim vlogu, miałam takiego jakiegoś pomarańczowego stwora. To z tej samej serii teraz jest krokodyl zielony. Ale nawet ładny. Może sobie go postawię w pracy do kolekcji z minionkami. Mam coś tam, jakieś małpy będzie pasował, bo ten pomarańczowy mi się nie podobał. I drugi, no i faktycznie, oba są... Ja nie. Wiecie, kogo mam? Mam tego dziada. Jak on się nazywał? Krzysztofa. No słabo. Nie chciałabym mieć Krzysztofa, no ale mam. Dobra, trzeba go złożyć. On tutaj ma stać sobie na tej swojej bryłce lodu, którą łamie. No i oczywiście mi się nie uda. O, chciałabym renifera albo Olafa. Najbardziej oczywiście Olafa, ale to wszyscy by chcieli Olafa. Ale renifer też byłby bardzo fajny. Nie mogę wsadzić mu siekierki. Nie no, serio. O, dobra. No i on tak sobie łamie ten lód. Będzie stał na moim biurku obok minionków. To na pewno. Jedziemy. Następny. O, deskorolka. Powiem Wam, że jak byłam dzieckiem, nie wiem, może przez to, że byłam dzieckiem, wydawało mi się, że te składane zabawki, te, które nie były tymi właśnie seriami jakimiś typu hipopotamy czy krokodyle, bo ja pamiętam tylko hipopotamy, krokodyle i duszki, jak byłam dzieckiem, to one były takie troszeczkę zaawansowane technicznie, w sensie trzeba było przeczytać instrukcję i pomyśleć, a tutaj dwa kawałki i wsunąć jeden w drugi, gotowe. No i to jest taka głupia taka deskorolka, nie wiem. Będzie sobie Krzysztof na niej jeździł. I ostatni. Bądź Olafem albo Renifer. Jest Olaf.
co on robi? On tylko tak się dynda. Ale cudowne. No nie mogę. Jak pokażę koleżance w pracy, to zwariuję jutro, bo dzisiaj pokazywałam, że mam to pudło i nie mogę się doczekać, żebym ją otworzyła. Już przy niej najlepiej. Ale nie, bo miało być częścią vloga. Patrzcie, jaki Olaf, jaki on jest prześliczny. Zobaczcie, tutaj wam pokażę zbliżenie. Jaki słodki, guzik mu się przekręcił. O tak. Ale jestem szczęśliwa. No i tym super szczęśliwym akcentem zakończymy już tego vloga patchworkowego. Mam nadzieję, że jakaś tam treść jednak w nim została zawarta. A jak nie, to wybaczcie, ale ja jestem tak szczęśliwa, zbyt szczęśliwa, żeby o tym teraz myśleć. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Inne vlogi będą podlinkowane poniżej, także jeżeli jakiś przegapiliście i chcecie nadrobić, to serdecznie zapraszam i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!